Już, tak? Można? Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej posłanek porozumienia Magdaleny Stropi oraz Iwony Michałek. Proszę o zabranie głosu panią posłanką Magdalenę Stropi. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chcieliśmy tą konferencję w pełni poświęcić protestowi pracowników cywilnych Wojska Polskiego, ale niestety nie zaczniemy od tego tematu. Zaczniemy od komentarza dotyczącego decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podjął fatalną decyzję. Decyzję, która jest ciemnym dniem dla polskiej demokracji. Podpisując ustawę i kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego, doprowadza do sytuacji, w której wiedząc o tym, że ustawa o utworzeniu komisji weryfikacyjnej do zbadania rosyjskich wpływów jest niekonstytucyjna. Prezydent doskonale sobie zdaje z tego sprawę, jednak postanawia od siebie odsunąć odpowiedzialność. Jego podpis to niestety świadectwo tchórzostwa. Prezydent Andrzej Duda nie powinien podpisywać aktów prawnych niezgodnych z konstytucją. Dziś kolejny raz udowodnił, że jest namiestnikiem partyjnym, który dzisiaj zasiada w fotelu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To niedopuszczalne. Parlamentarzyści Porozumienia nie będą brali udziału w tej hucpie. Oczywiście zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że ta decyzja pana prezydenta, ta ustawa, którą przygotował PiS, który od 7 lat rządząc w Polsce nie potrafił nikogo postawić przed sądem, nie potrafił skierować żadnego aktu oskarżenia wobec osób podejrzanych o wpływy rosyjskie. Postanowili wymyśleć sobie komisję weryfikacyjną, sąd kapturowy, który dzisiaj ma być teatrem jednego polityka. Ma wyeliminować ze sceny politycznej największego wroga Prawa i Sprawiedliwości, Donalda Tuska. Porozumienie, przedstawiciele Porozumienia w polskim parlamencie nie będą brali udziału w tej hucpie. A teraz wrócimy do tematu, który jest bardzo ważny i to tym właśnie politycy Porozumienia zajmują się na co dzień. I apelujemy do polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby również wzięli się do pracy i dzisiaj wyszli i porozmawiali z protestem, który odbywa się pod MON-em, Ministerstwem Obrony Narodowej. Protestujący tam pracownicy cywilni Wojska Polskiego głośno mówią, mamy dosyć żałosnych zarobków i tylko i wyłącznie obietnic, które słyszą z MON-u. Dzisiaj byłyśmy tam wspólnie z panią poseł Iwoną Michałek na proteście, wspierając wszystkie osoby, które przyjechały z całej Polski. My z nimi mamy kontakt. Oni już do nas wcześniej kierowali prośby. Prośby, aby interweniować właśnie w sprawie ich zarobków. Ale o tym powie Iwona Michałek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rzeczywiście pracownicy cywilni Wojska Polskiego zwrócili się do nas już pół roku temu, żeby zainterweniować, ponieważ ich zarobki są daleko odbiegające od tych, które powinny mieć. Istniejąca w tej chwili w użyciu tabela wypłat, płac jest starą tabelą, ma już 5 lat. Najniższe zarobki to jest tam 1300 zł brutto, Szanowni Państwo. I te wszystkie rewaloryzacje płac robi się w formie premii, a nie w formie takiej, jak powinno być. I do nas zwrócili się ci pracownicy i rzeczywiście w marcu napisaliśmy razem z Magdaleną Sroką i Stanisławem Bukowcem interpelację do ministra Błaszczaka w tej sprawie. Dostaliśmy odpowiedź bardzo lakoniczną, w ogóle nie odpowiadał na nasze pytania. W związku z tym zwróciliśmy się z drugą interpelacją w maju, na początku maja. Do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, a to jest aż 46 tysięcy pracowników. Dzisiaj duża reprezentacja tychże osób stoi, upomina się o swoje prawa przed Ministerstwem Obrony Narodowej.
oni naprawdę muszą mieć zagwarantowane podwyżki takie jak w całej Polsce, jak wszyscy pracownicy. Bez nich, bez tych pracowników nie byłoby Wojska Polskiego. To oni pracują bardzo mocno i bardzo oddanie na rzecz Wojska Polskiego, a niestety nie są dobrze uposażeni. Pan minister Błaszczak wychodzi codziennie przed kamery i opowiada, ile to sprzętu kupił, jak to dobrze w polskim wojsku jest, a wiemy przecież, że nie jest dobrze. Po pierwsze, jest konflikt pomiędzy nim a generałami. Następna sprawa, nie dba o tych ludzi, którzy pracują na sukces Wojska Polskiego i dbają o naszą obronność. Wzywamy pana ministra Błaszczaka, pana wiceministra Skurkiewicza, żeby wyszli do tych ludzi, żeby z nimi porozmawiali, żeby wreszcie po wielu latach starań doszło do praktycznego dialogu pomiędzy nimi, pomiędzy protestującymi a ministerstwem, żeby ci pracownicy mieli pewność, że idąc codziennie do pracy są doceniani. Szanowni Państwo, chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną sprawę. Średnia wieku pracowników cywilnych Wojska Polskiego to jest 55 lat. Oni mówią, że nie ma młodych ludzi. Młodzi ludzie nie chcą przychodzić do tego zawodu, ponieważ po prostu zarobki są tak małe, że po prostu im się to nie opłaca. A ci ludzie 55-letni, którym się teraz pan Błaszczak chce ich w mundury ubrać, po prostu to się nie opłaca, ponieważ oni i tak nie będą czerpać z przywilejów osób mundurowych, ponieważ nie będą mieli tyle lat pracy. A więc, panie ministrze, czas zabrać się za pracę, dość cynizmu, dość poniewierania pracowników cywilnych Wojska Polskiego. Myślę, że warto tutaj dodać jeszcze jedną ważną kwestię. Od lipca tego roku najniższa krajowa minimalna płaca wynosić będzie 3600 zł. Szanowni Państwo, pracownicy cywilni Wojska Polskiego nie zarabiają takiej sumy. Wyrównywana ona jest premiami, które nie wlicza się do podstawy. To jest skandal, żeby dzisiaj minister wypinał pierś do medalu i odbierania nagród, a nie potrafił prowadzić konkretnego dialogu, przedstawiając konkretne rozwiązania. Dlatego popieramy postulaty protestujących, mówiące chociażby o tym, że 8% budżetu MON-u powinno być kierowane na uposażenie właśnie dla pracowników cywilnych Wojska Polskiego. To jest jeden z postulatów, które dzisiaj zostały głośno wykrzyczane pod Ministerstwem Obrony Narodowej. Także odwagi, panie ministrze, nie tylko piersi do medalów, ale przede wszystkim rozwiązywanie konkretnych spraw ludzi ciężko pracujących. I czekamy na odpowiedź na drugą interpelację. I tam są konkretne pytania i oczekujemy tego bardzo mocno, ponieważ pracownicy cywilni tego oczekują. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.